Kolejny raz jesteśmy na zawodach, tym razem są to Mistrzostwa Polski w surfcastingu. Jak widzicie, no jest nas jak zwykle dużo. No i jak zwykle mamy naszą reprezentację trzyosobową, która ma wjazd za free. Tutaj się troszeczkę pozmieniało, ale no, co się nie zmieniło? Na pierwszym miejscu Andrzej Dechnik. Proszę bardzo. Na drugim miejscu Jarek. No tu się też nic nie zmieniło, ale zmieniło się za to trzecie miejsce. Tak, wcześniej był Mirek. Tak, byłem na trzecim miejscu i kolega Wojtek mnie wypunktował. Ale to będzie takie tygodniowe jedne. Takie, tak, tak, także chciałem jemu flagę wręczyć reprezentacji klubu Władek Team. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ale tylko pożyczam, myślę, na tydzień. Myślę, kolego, że będziesz musiał, rozumiesz, przeskoczyć trzech na raz, bo nie uda Ci się. No. Damy radę. Tak jak wiecie, każdy z naszej z reprezentacji ma taką flagę, potem go poznacie będąc na zawodach, możecie go spotkać koło siebie, obok na stanowisku. Trzynastka jest też przygotowana, ale nie ma osoby numer 13, która by wzięła dzisiaj udział w imprezie, także to tyle i zapraszam na film. Październik. Kolejny raz jesteśmy na zawodach wędkarskich, tym razem Mistrzostwa Polski. To są międzynarodowe Mistrzostwa Polski, tak? Tak. Zrobiliśmy pierwszy raz międzynarodowe mistrzostwa. Oczywiście są klasyfikacje Mistrzostw Polski i międzynarodowe. Są dwie jakby klasyfikacje. Przewidziane są wyróżnienia dla międzynarodowych mistrzostwach i klasyfikacja Mistrzostw Polski. A dawno tu się pochwal trochę, bo trzeci raz robicie już Grand Prix Mistrzostwa Polski. No w zasadzie, no cóż, tak, robimy to po raz trzeci. No, jeżeli się mogę pochwalić, to tak, to nasz klub wymyślił pierwsze Mistrzostwa Polski. I te pierwsze nasze spotkanie takie było robocze, z zarządu Pomuchla się zebraliśmy i ktoś wypłynęło po prostu, a zróbmy Mistrzostwa Polski. W bólach to się rodziło, ale myślę, że te pierwsze pokazały, że warto to robić, bo dzisiaj już mamy siódmy. Przez te 7 sezonów mamy kadrę Polski, mamy zawodników, którzy będą jechać na Mistrzostwa Europy do Irlandii w tym roku. Tak sumując to, dzisiaj takie refleksje mnie ogarnęły, że warto było to zrobić. No w tym roku miało być więcej naszych kolegów z Niemiec. Niestety w ostatniej chwili też coś im tam wyszło, no ale przyjechał, jak to się mówi, szef szefów, Wolfgang Schochnet, tak jest. Legenda też surfcastingu, to cieszy. We'll be right back.
Słuchaj, Adam, powiedz mi takie coś, bo pewnie wiesz, jak wygląda sprawa reprezentacji Polski, kadry Polski? Ona jest wyłaniana na podstawie wyników z Mistrzostw Polski? Nie, jest cykl Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski. I z tego cyklu wyłania się jakby czołówka, która jest brana później pod uwagę przez trenera kadry. No nie narzucamy tu, broń Boże, jakichś schematów i kanonów trenerowi, bo jednak jest ta kadra 12-osobowa, ona jest wymienna. Ale nie całkowicie, bo jednak też, żeby taką kadrę zorganizować i gdzieś, no musi jakieś cykle szkolenia i tak dalej, tych nowinek. Ostatnio mieli zgrupowanie we Władysławowie. Dokładnie, dokładnie. To, no trochę to trwa chyba bodajże 2 lata. I wtedy ci, co zajmują czołowe miejsca w Grand Prix, automatycznie wchodzą do kadry Polski. Myślisz, że tutaj trener kadry Polski patrzy też na te nasze KLS-y, na klubową ligę surfcastingu, podgląda nas? Tak, tak. Myślę, że nasza liga, jest to już jakby tradycja, można powiedzieć, już parę lat i ona się sprawdziła. W tym roku organizowaliśmy pierwszy KLS. No tak sobie trochę zrupowaliśmy być może, ale tak, jesteśmy najstarszym klubem. Myślę, że też ludzie się cieszą, że umiemy to zrobić. Mieliśmy prawie 100 zawodników na Lubiatowie. Także to też o tym świadczy. Zresztą często bardzo dobry kontrakt mam z Jurkiem Bajerem, trenerem. Też przyjeżdża na nasze zawody, ściąga kadrę, żeby, jak to się mówi, szerzej przybliżyć też i turystom. Rafał, co robisz, że masz takie dobre wyniki? Jednak te twoje dalekie rzuty, myślisz, że tutaj dużo pomagają? Wydaje mi się, że to jest kombinacja wielu czynników. Rzuty, tak jak mówisz, pozwalają nam wykorzystać trudne stanowisko. Gdzie ryba jest blisko, tam wędkarz, który po prostu potrafi zlokalizować rybę, już sobie poradzi. Czasem są takie miejsca, gdzie na przykład widzimy, o, tam może być potencjalnie dołek, może małe zagłębienie, gdzieś jest wlew, ale na przykład tego nie sięgniemy, bo wędkarz z przynętami nie rzuci 120 metrów. Wtedy drzwi mi się otwierają tymi rzutami. Jakie według Ciebie są najlepsze przynęty tutaj na te nasze polskie łowiska? Jeśli chodzi o łowienie wiosną lub jesienią, czyli nastawiamy się na flądrę, dorsza, to mieszanka niemieckiego robaka, śledzia, tubisa i czerwonego lub białego. Można robić właśnie kanapki z tych przynęt, tak żeby był intensywny zapach. Ten niemiecki robak, Denerejda, tak? Dobrze mówię, Denerejda? Piaskówka. Piaskówka. Słuchaj, on naprawdę wykasza tą całą konkurencję, te nasze śledziki polskie? Wiesz co, wszystko zależy od albo stanowiska, czy upodobań ryby w danym miejscu, w danych warunkach, bo były sytuacje na przykład na zawodach Gravel Cup na wiosnę, gdzie śledź w niektórych stanowiskach robił większy wynik niż piaskówka. Więc to nie jest tak, że piaskówka ci zawsze przeważa.
taka też tendencja jest, że na tą piaskówkę małe rybki wchodzą też, nie? Tak, właśnie z piaskówką jest taki problem, że często wchodzi nam flądra wielkości dłoni, która na zawodach nie daje nam żadnych punktów. Dokładnie. I później jest kombinacja, co zrobić, żeby złowić wymiarową rybę. I tu się zaczynają schody. No, mamy taką sytuację niezbyt dogodną, bo my dopiero co mieliśmy 2 tygodnie sztormów i ta ryba chyba się wyniosła gdzieś daleko, co? Tak się wydawało, że w odległości powiedzmy pierwszego lub drugiego dołu większość ryb, jak ktoś rozpracował swoje stanowisko, to była ryba drobna. Na przykład Wolfgang, który jest bardzo doświadczonym wędkarzem, nasz kolega z Niemiec, on miał wyniki po 13-14 ryb, niestety niewymiarowych. Co pokazuje, że ta większa ryba jednak przeszła w dalszy dołek i pojedyncze ryby tylko wpływały. Czy używasz jakichś kolorowych świecidełek przy haczykach? Tak, stosuję kolorowe kuleczki. A wypornościowe? Tak się spytałem. Na tych zawodach największe kuleczki, jakie miałem, 8 mm, więc nie nazwałbym tego, że są wypornościowe. Ale delikatnie pod przynętę powinno podnosić, co? Dużej przynęty to nie ruszy z dna. Trzeba było mieć 12-15 mm, żeby to unieść. Było dosyć znaczne falowanie na tych zawodach. Używasz żyłki czy plecionki? Przez 2 pierwsze tury łowiłem głównie na żyłkę. Pod koniec 2. tury jedną wędkę zmieniłem na 0,12 plecionkę, ale dalej drugą miałem na żyłkę. Natomiast w ostatniej turze cały czas był mocny uciąg ze wschodu i zobaczyłem zdecydowaną różnicę między plecionką 0,12 a żyłką 0,23 i łowiłem już do końca na same plecionki. Mniejsze opory, co w wodzie? Tak, a się wydaje, że żyłka 0,22 podobna będzie do tej plecionki 0,12, bo jednak jak łowimy w surfie plecionkami, to one lekko się zakrzywiają, nie jest idealnie gładka, od ściągania glonów i tak dalej. Wydawało mi się, że będzie podobnie, była zdecydowana różnica jednak. A jak uciągi, też miałeś problemy z tym? Problemy miałem i niestety nawet sięgałem po to, co nie lubię, czyli ciężarki z kolcami, które też miały problemy, bo chciałem łowić w 2. dole i to wymagało ode mnie dalszego rzutu i zakotwiczenia przynęty, bo piramidę mi wymywało z tamtego miejsca, więc miałem właśnie ciężarek 175 gram z kolcami lub piramidy 180 gram. I później jak w 2. turze miałem taki dołek bliżej brzegu, to tamte 180 gram dawało. 1. tura bez kolców zupełnie i 3. tura to było na zasadzie, mówię, wóz przewóz, tak? Gdzie tej ryby chciałem szukać, bo wiadomo, że były ciężkie warunki, trzeba było łowić aktywnie, więc wykluczyłem kolce 180 gram i trzeba było aktywnie łowić. Zaczniemy od klasyfikacji indywidualnej. Miejsce 6. Ryszard Bratek. Miejsce 5. Piotr Kaźmierski. Miejsce 4. Robert Stańka. Miejsce 3. Krzysztof Małecki. I tu drugi wicemistrz Polski, bardzo proszę. Miejsce drugie. Możecie jeszcze coś dać. Józef Florek. Koszulka drugiego z pierwszego wicemistrza. Koszulka pierwszego wicemistrza. Jeszcze jeden medal jest na torze. Założył, trzeba jeszcze jeden medal.
Wir laden dich ein an unserem Angel teilzunehmen. Leider erst 2017. Weil das ist zu kurz sonst. Das ist jetzt sehr improvisiert. Aber gratuliere. Powiedzieć. Ja chciałem podziękować wszystkim wędkarzom, że mnie jako niewidomego przyjęliście jak swojego. Dzięki. Miejsce pierwsze. Rafał Udziela. Józef, nie przymykaj oczu. Śmiało. Sam mówi, że jesteś dobrze przyjęty, więc otwarcie. No, dobrze. Proszę. Miejsce trzecie. WWKS z PZW Toruń w składzie Mirosław Kuśnicki, Maciej Łączkowski, Ryszard Bratek. Konger Poznań w składzie. Konger Poznań 3 w składzie. Krzysztof Małecki, Dawid Furman, Robert Stańka. Miejsce pierwsze. Wladek 2 w składzie. Józef Florek, Piotr Kazmierski i Michał Czeszkę. Miejsce piąte. Andrzej Jaworek. Miejsce czwarte. Jerzy Bajer. Miejsce trzecie. Marcin Zawiszka. Miejsce drugie. Cieszę się. Marcin Borkowski. Miejsce pierwsze. Rafał Udziela. Nie powiem jak który generał z jakiego państwa, ale jak generał. Brawo! Brawo!